Dzień dobry, cześć wszystkim. Cześć, jestem Snoopy. Tak, jest Snoopek. Jesteśmy w podróży z pozorem. Jadrek. A ja nazywam się Iza. Jeszcze jest Snoopek. I na dole jest Lawa. Nie wiem, czy ją widać. Tylko Lawy za bardzo po mieście nie będzie. Tylko Lawa jest z nami dopiero od 3 lat. Ja się wydawało mnie, że w naszej podróży ze Snoopkiem w 2017 roku, która się zaczęła. Co my tu w ogóle robimy? Jesteśmy autorami tych oto komiksów, które opowiadają o naszej podróży. Teraz mamy 3 części. Nasza podróż wyglądała tak, czyli są miejsca, które udało nam się zwiedzić. Mam nadzieję, że widać w słońcu. I Ameryka Południowa i Środkowa. Przypomnieliśmy też Oceanu Atlantycki i Jardę. Łącznie Snoopek zwiedził z nami na niektóre 37 krajów. Na 500 kontynentów. Działa.
Test. Ktoś z Państwa chciałby posłuchać o psie, który zwiedził 40 krajów? Nie, znaczy tak. Nie wiem, czy mamy gadać ze sobie kamery. No macie jednego. Ale to nasz kolega nas zna. To jest dobra historia. To już moje trzecie spotkanie. To mi za tło. To mówcie, mówcie. Tak nie potrafimy, że nie ma lepiej interakcji. Nie mówcie wczoraj, co tu było, że jak tam uczę. A znasz Filipa, który rysuje nasze komiksy? No znam. Miałem go okazję poznać w Krakowie, na festiwalu. Ile? 2 lata temu, czy 3? Bo nas wtedy nie było. Nie, wy byliście też. A, no wtedy, no byliśmy. W Muzeum Komiksu, tak, co było. Tak. No to może ja w takim razie dodam. Że Filip, oprócz tego, że rysuje komiksy, to żegluje i sam zbudował swój jacht w Warszawie, w ogródku. I my go poznaliśmy w Mindelo, czyli na wyspach Zielonego Przylądka, które jest około Afryki, tutaj zaznaczone. I to jest jego jacht, który zbudował sam w ogródku swojego kumpla. I Iwona, jego dziewczyna, z którą płynął. Ale jak im się popsuł samoster, ona powiedziała, że nic z tego, ona dalej się nie męczy, bo ona jest jeszcze drobniejsza niż ja, a samoster, no to jest jak autopilot, tylko że ręczny. I trzeba sporo energii w to włożyć. Ona powiedziała, że dopływamy do najbliższych wysp i ona wysiada. No i był plan taki w ogóle, bo oni chcieli to naprawić i popłynąć dalej. Ona powiedziała, że nie, ona już nie płynie dalej, bo płynęli 10 dni. Był plan, że Piotrek ze Snupkiem, z Filipem płyną dalej na Karaiby. A ja z Iwoną dolatujemy na Martynikę do nich. Ale wyszło tak, że akurat my znaleźliśmy innego kapitana, który nas zabrał do Brazylii, a Filip stwierdził, że odczeka sezon, uzbiera kasę i na następny właśnie sezon, jak się płynie przez Atlantyk, to płynie. Ja zostawili tam jak na rok. To by dopiero było materiał komiks, jakbym popłynął z nim. No i właśnie tak wygląda sklejka i tam nawet nie było żadnej toalety, no żeby się załatwić, wiadomo, wiederko i tyle, więc ciężkie warunki. Nie, tam właśnie jak się weszło pod podkład, to było tylko miejsce na takie 2 łóżka z boku i tyle. No i tak wygląda właśnie ta sklejka. No i jak byliśmy z mariny na marinę, przypływaliśmy, to wieść o Filipie niosła się wszędzie wobec, no bo kto płynie przez Atlantyk jachtem ze sklejki? No, Filip Sułkowski, który teraz rysuje komiksy. No i tam wtedy powstał pomysł, że Filip ma warsztat i świetnym rysownikiem. Nam z kolei tworzyła się historia i stwierdziliśmy, że kiedyś w przyszłości zrobimy o tym komiks. No i właśnie powstały podróże z Filipem. A to sam Filip, autoportret Filipa i jego łódki. Niestety, no wszystko co jest na żagle to kosztuje krocie, tak? Każda śrubka, żarówka, wszystko musi być po prostu, no znieść tą sól. I tak dalej, no jest taka dziura bez dna, no i faktycznie każdy żeglarz wygląda tak jak Filip, to autoportret. No i ogólnie tak, Filip jest świetnym komiksiarzem teraz. To potrafi trzepnąć taki rysunek, jak tutaj, no 10 minut jeden. No nie, to może tak pół, no trochę dłużej, ale tak. Ale gorzej, szybki jest. Może jeszcze rysowanie komiksów mu gorzej idzie w wersji elektronicznej, tak? Na kartce z błyskawicznej. Ale jak mu podsunąć kartkę albo książkę, to on robi w rys w 3 minuty i on potrafi całą kolejkę dzieci raz, dwa obcykać. Jak ktoś przyjdzie z takim prostym rysunkiem, no to pewnie do 10 minut zrobi. Jak ktoś przyjdzie z torgalem, no to już torgal chyba z 3 godziny mu zajmuje. Ale za to trzaska fajne. Tak, no i to zrobiliśmy takie porównanie tego, jak
wyglądają postaci z komiksu, potem prawdziwe historie i jak Filip rysuje. Tak, MF-ka. Najciekawsze jest to, że kiedyś przeczytałem taką recenzję naszego komiksu, że jest super, ale jest strasznie naciągany. Że historie, które tam są, są nieprawdopodobne, tymczasem wszystko, co jest w komiksach, to jest faktycznie to, co nas spotkało, co przeżyliśmy. Dlatego też mi się wydaje, że fajnie się nam współpracuje z Filipem, bo on sam podróżuje, więc on czuje ten vibe podróżniczy, wie, że to rzeczy bywają abstrakcyjne i to jest takie zestawienie właśnie, kurczę, nie wiem, to jest takie wrażliwe, zdjęć, które zrobiliśmy w trakcie podróży i które podsyłaliśmy Filipowi jako referencje i on na tej podstawie rysował dalej te kadry. No wiadomo, tak, to nie jest jeden do jednego. Filip zresztą ma bardzo fajną frankofońską kreskę i bardzo lekko, tak szybko mu to idzie, jest bardzo plastyczna. Ale oprócz samych kadrów, no to też historie, które są w komiksie, wydarzyły się nam naprawdę. Tak jak na przykład tutaj, byliśmy ze Zróbkiem w Szwajcarii, chcieliśmy pochodzić tam po górach, no ale przeszliśmy drugą stronę góry, która okazała się być już francuską stroną. No i przyszedł do nas Francuz, który powiedział, że tu nie wolno być psem. Bo we Francji jest zakaz przerywania psów w Parku Narodowym, a w Szwajcarii prawie wszędzie można z psem wejść. Wszystkie góry są otwarte. Więc tak naprawdę 20 metrów różnicy i tutaj z psem można, a tam już nie. No po prostu co kraj, no to tak inne zasady. Albo tutaj, tak, usiedliśmy w parku, bo nas nie wpuszczono do restauracji ze Snoopkiem, dlatego usiedliśmy na murku, zasypaliśmy chrupek do miseczki, no i nagle otoczyło nas stado wygłodniałych kotów, no bo usłyszały chrupki, tak, no i Snoopek miał taką nietęgą minę. Jak jest jeden kot, to go pogoni, przy trzech się, no, zastanawia, ale jak jest ich więcej, to udaje, że ich nie widzi. Albo tutaj jechaliśmy autostopem w trzy osoby przez Maroko, a obok nas złapało autostop kobiety, które miały kozy, owce i barany i złapały go o wiele szybciej niż my. Albo jesteśmy w marinie, gdzie Snoopek wita się z psem, który mieszka na tej łodzi motorowej. Czy w górach Atlas, tak, które miały 4 km wysokości. No i właśnie Filip bardzo fajnie ujmuje tak naprawdę Snoopka, tak? I jego zachowania, jego posturę, czy dlatego, że z nim spędził sporo czasu. No i proszamy oczywiście też o wiele trudniejsze tematy w naszych komiksach, zwłaszcza poprzez samego... przepraszam, bardzo czuję z daleka. Snoopek jest bardzo wdzięcznym postacią, tak? Więc wykorzystujemy go, żeby w naszych komiksach edukować. Spotkaliśmy sporo podróżujących zwierzaków, też i koty. Psy, wiadomo, tak. Czyli wszystko to, co nam się wydarzyło naprawdę, też jest przeniesione do komiksu. Są i psy pływające, Snoopek podróżujący w różnych sposobach, tak? Sposobach. No. No ale tak właśnie, Snoopek jest... przykuwa uwagę, wszyscy go uwielbiają. No i wykorzystujemy to, żeby na przykład, kiedy wszyscy widzą to zdjęcie delfinów ze Snoopkiem, potrafimy wtedy przejść do poważniejszych tematów w komiksie. Na przykład tutaj tłumaczymy inteligencję waleniowatych, czyli ponad 80 gatunków różnych zwierząt. O tym, że być może są mądrzejsze od nas, od ludzi, że mają lepsze odczuwanie empatii, bo ich mózg w tej części odpowiedzialnej za uczucia jest bardziej rozwinięty niż nasz ludzki. Bardzo też w taki, może nie sam, dodatkowo przemycamy jeszcze takie treści edukacyjne w bardziej ukryty sposób. Na przykład tutaj dziewczynka mówi, że chce oglądać film Blackfish i to wszystko, co tak naprawdę każdy dymek u nas w komiksie jest mocno przemyślany, bo Blackfish to jest film dokumentalny o wykorzystywaniu orek w delfinariach, jak w aparkach. Jest też polski film, na przykład Rejwa, który opowiada o wykorzystywaniu delfinów. Więc liczymy na to, że nasi czytelnicy po prostu zainteresują się dalej tym, co faktycznie się dzieje w każdym dymku, w każdym kadrze. No i też może dlatego praca nad komiksem tak dużo czasu zajmuje, bo to jest tak, że my piszemy scenariusz, Filip to rysuje, ja potem koloruję, Piotrek dopieszcza dymki i naprawdę tam wszystko jest przemyślane, tak jest około roku pracy. I ja wiem, że każdy jak przeczyta to pół godziny, godzinę i chce dalej i więcej, no my tak, no kurde, no po ciebie w roku, tak?
Na razie, tak jak mówimy, snupek jest... W ogóle psy są super takimi przewodnikami, tak? I wszystko, co nawet te trudniejsze rzeczy możemy ubrać snupkiem, że on to opowiada, a nie, że na przykład Piotrek stoi tam we mądrze. No i na przykład tutaj, jak płynęliśmy przez wyspy San Blas z Kolumbii do Panamy, jachtem z kapitanem, który miał swojego psa, no to też snupek super wszystkiego się uczył od tego psa, który tam był lokalny, mieszkał. No ale na przykład przez to, że tam byliśmy, to potem w komiksach możemy poruszać tematy ocieplenia klimatu, tak? No bo po prostu będąc z Panami sami tego doświadczyliśmy. No tak. I tutaj na przykład też praca nad komiksem pewnego trwa, bo bardzo jest merytuje się dużo wcześniej pracy zebranie wiedzy, której często nam samym brakuje, a chcemy ją wcisnąć do tych komiksów. No i tutaj na przykład widzicie Państwo wykres z temperatur oceanów wszystkich na świecie, średnia globalna temperatura. Tylko wyjaśnię, że te kreski tutaj, które widać. Te kreski na same, te, które są linie, się zaczynają, to są na przykład temperatury w tym roku. Więc oceany biją w tym roku rekordy po prostu temperatur. No i do nas takie wieści w Polsce nie docierają, a co dopiero do młodszych czytelników. Tutaj na przykład jest z kolei przykład, jak dwutlenek węgla dewastuje życie w oceanach. Eksperyment każdy z nas może sobie zrobić w domu, wrzucić zdrową, ładną muszelkę do wody gazowanej, tylko zwykłej gazowanej wody, jak pijemy, bo ją się właśnie gazuje dwutlenkiem węgla, i po około tygodniu zdrowa muszelka zaczyna się roztapiać. No i właśnie tutaj dzieciom też tłumaczymy w komiksach, czym jest globalne ocieplenie, jak ono wpływa na oceany, temperaturę wód, zakwaszanie się w wody, czyli właśnie to, co tlenek węgla robi. Czy jak tutaj przeławianie oceanów? Komiksy w ogóle są wdzięcznym medium do poruszania wielu tych tematów, a bo tutaj snupek przybliża wodę, lupo, i widać tam mikroplastik między innymi. No i faktycznie, a to widzieliśmy w podróży, to jest plaża w Kostaryce. Kostaryka w ogóle jest takim krajem, który jest bardzo do przodu, jeśli chodzi o ochronę środowiska. Prowadziła bardzo dużo restrykcji, ale mimo to no niestety ma problemy z... Być może słyszeliście nawet, że Kostaryka zrezygnowała z posiadania wojska na rzecz właśnie przeznaczenia tych pieniędzy na ochronę środowiska. No ale właśnie mimo tego, że ona się tak stara, to i tak dociera do niej wszystko to, co razem z wodą, tak, z innych krajów. Więc tak naprawdę wszystko to, co widzieliśmy w podróży, opowiadamy to w tych komiksach. A bo tutaj trzecią część komiksu wydaliśmy w czerwcu, a w sierpniu była katastrofa na Odrze. No i po prostu wypisz, wymaluj, ta strona z naszego komiksu stała się rzeczywistością u nas w Polsce. A, tak. Albo wykresy. Często te wykresy w szkołach są takie nudne, mało zrozumiałe, albo na książce trzeba by je długo opisywać, a Filip, przez to, że jest naprawdę takim zręcznym artystą, raz, dwa, może jakby całą naszą historię dookoła takiego wykresu ubrać. I tutaj na dolnym kafelku tłumaczymy, czy są pasaty, czyli wiatry wiejące stale na równiku, jak to się dzieje, że one powstają, że właśnie nie zanikają i tak dalej. No i czemu my musieliśmy płynąć w tych konkretnych miesiącach przez Atlantyk, a nie na przykład w kwietniu. To też jest bardzo ważne. No my poruszamy też trudniejsze wątki, takie już wrażliwe. Na przykład tutaj, jak to jest z traktowaniem kobiet w kulturze islamskiej, muzułmańskiej. Czemu coś, co my postrzegamy jako brak szacunku, u nich właśnie jest rozumiane jako przejaw szacunku. Tylko oczywiście takich tematów, no, próbujemy się zasygnalizować, nie da się ich wyczerpać nawet na łamie jednego całego komiksu, a to dopiero na kilku stronach, więc, ale liczymy na to właśnie, że nasi odbiorcy zainteresują się tematem, który gdzieś tam sygnalizujemy, i sami zaczną głębiej grzebać i dowiadywać się. A bo na przykład tutaj, jak podróżowaliśmy ze snupkiem, zdarzały nam się miejsca, gdzie był zakaz wstępu z psem, no i z czego to wynika? No w Europie to wiadomo, mogą być jakieś obostrzenia wewnętrzne, zasady danego ośrodka, no ale na przykład w islamie, w Maroko, to wynika trochę z Koranu, z przyzwyczajenia tych ludzi i z hadisów. Tak, znaczy właśnie też znowu tłumaczymy, że sam Koran nie bardzo mówi cokolwiek złego o zwierzętach, wręcz przeciwnie, Koran bardzo dobrze mówi o zwierzętach, nakazuje je traktować z szacunkiem, ale właśnie hadisy, czyli takie opowieści, które powstały dużo, dużo później po Koranie, zawierały jakieś takie wątki, które mogą wskazywać na przykład na to właśnie, że psy są nieczyste i tak dalej. Tylko te hadisy powstały po prostu w zupełnie innych warunkach historycznych i higienicznych. Nie wiem, czy Państwo na przykład zdajecie sobie sprawę z tego, że muzułmanie nie jedzą świń, traktują jako zwierzęta nieczyste, i prawdopodobnie wynika to tylko z tego, że kiedy Koran się rozwijał głównie w IX i X wieku, panowała epidemia
wśród świń, tak jak teraz mieliśmy, tak, świńską grypę. No i po prostu, żeby chronić ludzi przed zakażeniami, dołączono wątki o tym, że mięsa świń nie powinno się spożywać, po prostu, żeby zapobiegać się rozwoju epidemii. No ale na przez 1000 lat to zostało. Snupek i wulkany. Jak często pokazuję na różnych prezentacjach i projekcjach te zdjęcie, to szczególnie dzieci bardzo lubią ten temat wulkanów. I w naszych komiksach nie dotarliśmy jeszcze do tych tematów, bo częściej planujemy około 10. W tym momencie mamy 3. Czwarta się robi, pisze i w niej dopiero dopłyniemy do Brazylii, więc do wulkanów jeszcze nam trochę zostanie, ale no... Myślę, że tak 9, może 8 odcinek najwcześniej. Staramy się. Ale właśnie, ponieważ my nasze zajęcia w rozszerzonej formie prowadzimy w szkołach, w domach kultury, na festiwalach, czy tu takich książkowych, ale głównie podróżniczych. Byliśmy w tamtym 2 lata temu na MFC i widać, jak po prostu Snupek kocha ludzi, kocha dzieci i no niestety się już teraz starzeje, ma lat 16, więc jest mało aktywny. Dlatego większość czasu teraz śpi u nas na kolanach, zresztą jest dzisiaj bardzo ciepło, ale tak. Tak, no wykorzystujemy to i udzielamy lekcji edukacyjnych w szkołach. Udzieliśmy ponad 350 spotkań, 250 w samych szkołach. Bo właśnie widzimy, jak obecność Snupka i te graficzne pokazywanie często przez komiks pomaga dzieciom zrozumieć trudne tematy. Tak, raz jeszcze fajnie, no właśnie, jesteśmy dzisiaj na imprezie komiksowej, ale jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z tym, żeby zrobić symultaniczne czytanie komiksów. I zaproszono nas do Płocka i właśnie na tej scenie przeczytano połowę naszego komiksu w taki sposób z podziałem na głosy, więc może to jest taki tutaj tip dla organizatorów, żeby zrobić coś takiego. Właśnie czytanie na głos komiksów. Myślę, że to naprawdę zrobiłoby furorę. I powiem wam, że to było fenomenalne. No ja się prawie rozpłakałem ze śmiechu i z wzruszenia, bo naprawdę efekt był... No, powalający. Tak na początku nie wydawało nam się to jakimś świetnym pomysłem, ale jak zaczęli się aktorzy zmieniać głosy, interpretować nas, to tak naprawdę zrobiło się wspaniałe show. Ale przede wszystkim pandemia, dzięki niej mamy te komiksy Podróże z Pazura, ponieważ pandemia nas przymknęła w Gwatemali, w małym miasteczku Lankin, pośrodku niczego tak naprawdę. I komiks powstał na 2 kraje. Filip pracował tutaj w Polsce, z Krakowa, a my właśnie z pandemii, z tego miejsca. A zanim do tego doszło, to wiadomo, świat cały został sparaliżowany, my zostaliśmy zamknięci, trochę też dlatego, że mieliśmy Snupka, więc nie mogliśmy się w ogóle łatwo przemieszczać, ale za to popróbowaliśmy tego lokalnego życia. Na przykład tutaj Piotrek szedł na zbiór kukurydzy z maczetą, a po tym zbiorze była nagroda i wszyscy mężczyźni poszli razem jeść tortille, ale te gwatemalskie są niesmaczne, bo to są takie kukurydziane. No, albo właśnie mieszkaliśmy też u weterynarz, pomagaliśmy jej w gabinecie i też mogliśmy doświadczyć tego lokalnego życia. Czy zrobiłam Piotrkowi tatuaż, tak, tu z pozdrowienia. Teraz miałam jak pokazać. Ale przede wszystkim właśnie powstały te komiksy. Pierwsza część powstała w pełni w Gwatemali, a druga część w Meksyku. Tak, ponad 9 miesięcy byliśmy zamknięci w Gwatemali na czas pandemii, więc tam powstała pierwsza część, a druga część w Wanie, bo specjalnie po to, żeby móc pracować dalej nad komiksem w podróży, kupiliśmy samochód, bo wcześniej podróżowaliśmy autostopem. Też nie mieliśmy zwykłych warunków, tak, nie miałam żadnego biurka. Pracowałam albo na takim barze i obok mnie Snupek, moje wsparcie emocjonalne na krzesełku. Był ogromny upał, czyli jak my siedzieliśmy, pracowaliśmy w ciągu dnia, to potlał się nawet nam z kolana, szczupka nosa. Czasem po 2 godzinach trzeba było wyłączać komputer, bo po prostu się przegrzewał. Więc musieliśmy robić wymuszone pauzy. Poza tym często brakowało prądu. Były wyłączenia, nie mieliśmy także internetu, więc no, ta komunikacja z filmem była bardzo utrudniona. A mimo to nasz pierwszy odcinek komiksu powstał w 5 miesięcy. Nie wiem, jakim cudem to się stało. To naprawdę z tego, że Filip miał nadmiar czasu po prostu, bo normalnie jego tempo pracy dosyć mocno spada. Tak, mieliśmy też farta, że w pandemii w Gwatemali mieliśmy z 2 laptopami. Musieliśmy ściągnąć tylko mały tablet ze Stanów Zjednoczonych i to było karkołomne, żeby to zrobić, ale jednak się udało. Nie wiem, czy ktoś z Państwa tworzy sam swoje rysunki, ale pierwsza część powstała cała na takim tablecie wielkości tej książki. No a trzecia, ostatnia część powstała na tablecie już takim ekranowym, tak? Gdzie mamy od
bezpośrednio widzimy, co malujemy, wielkości ponad laptopa naszego, więc to zupełnie inny był standard pracy. Poza tym, jeśli jak była ta pandemia w Polsce, to jednak w miarę działała ta edukacja domowa, tak? Przynajmniej dzieciaki w Polsce mają czy tam komputery, czy internet, czy telewizory. No w Gwatemali to była porażka. Totalnie dzieciaki przez te kilka miesięcy były wyłączone, były rzucone same w samobaz, więc jak widziały, że my siedzimy, rysujemy, pracujemy, no to zawsze był wianuszek koło nas tych dzieci. No i czasem pozwaliśmy im też rysować czy kolorować, więc też mają swój udział w naszym komiksie. Po dwóch miesiącach przemycili nas cichaczem do większego miasta obok, gdzie już było trochę chłodniej, był stabilny prąd. Nadal nie było biurka, ale już trochę lepiej pracowało. Ja pracowałam na tych schodach. Gorzej było, jak było słońce albo deszcz, bo tam nie było dachu. Bo, no tak, w Gwatemali mieszkaliśmy na siebie tyrnaż, która miała dom w połowie w ogrodzie, bez żadnego takiego zadaszenia, więc było trzeba się chronić. No i tak to wyglądało. Pierwsze komiksy zobaczyliśmy w pełni, znaczy jak do nas przyleciały z Polski. Dopiero wtedy zobaczyliśmy je na papierze wydrukowane. I ponad 200 zł nas kosztowało sprowadzenie jednej książki z Polski do Gwatemali, żebyśmy mogli sobie obejrzeć, jak to wygląda wydrukowane. No ja wiem, że powinno się robić pełne DTP z całymi proofami, czyli próbne wydruki. No niestety, no nie dało się tego zrobić w tym czasie. Dopiero jak dostaliśmy te komiksy do rąk, to wyszły wszystkie no błędy, tak, które są teraz uznawane za smaczki, ale dlatego mamy tak dużo edycji tych książek, no bo jednak poprawialiśmy, żeby było lepiej i coraz lepiej. Ale przede wszystkim van. To dzięki temu, że mieliśmy samochód i w miarę stabilne warunki, mogliśmy dalej i intensywniej pracować. No ale wiadomo, że to się też mieszało, że trochę pracowaliśmy, trochę podróżowaliśmy. I dlatego zamieszkaliśmy na 40 dni na plaży. Ale problem był taki, że po jakimś czasie przestał nam działać głośnik w laptopie, bo się okazało, że przez to, że głośniki są magnetyczne, to cały piasek z plaży nam wiewał się do wana, no to nam osiadł na komputerze i cały nam zablokował. Pracował Piotrek na takim turystycznym krzesełku, co przypłacił zdrowiem, bo potem poszliśmy do fizjoterapeuty i się okazało, że jak człowiek siedzi, że ma kolana wyżej niż biodra, no to potem ma problemy z postawą, posturą i no... Długo się miałeś z tym, tak? No i nie wiedzieliśmy nawet, co to było biurka. Trzeba było stworzyć jakieś biurko dla was. Tak, a biurko nasze... Tutaj Piotrek pracował na kolanach, więc się super przygrzewał. Chodził dookoła wana, żeby mieć trochę cienia. Bo dopiero wtedy coś widział na monitorze. Ale tak, trzeba było sobie zrobić biurko. Czyli po prostu kawałek deski, który robił nam za coś stabilnego. No to musiałam trochę to udekorować naszym komiksowym snupkiem. Mimo to i tak warunki nie były zbyt komfortowe, ale tak standard pracy został podniesiony. No i też problem było to, że nie mieliśmy jakby z kim skonfrontować tego, co stworzyliśmy. Żadnych recenzentów nie było ani nic, no bo... Nikt nie mówił po polsku, kto był koło nas. Tak, więc jak w końcu odwiedził nas kolega, który jest żeglarzem i akurat przyprowadził łódkę do Meksyku, przyjechał nas odwiedzić, więc pomógł nam. To jest kolega, który jest bohaterem drugiej części komiksu. Więc tak, w pewnym razie recenzja była lepsza, no bo druga część właśnie opowiada dużo o nim, więc no i był tym pierwszym Polakiem, który mógł nam zrobić tę korektę, czy wszystko jest śmieszne, czy jest okej, okay, czy jest zrozumiałe, czy jest ciekawe. No i Sonora, na której ponownie utknęliśmy, było ponad 40 stopni, potrafiło być już o 8 rano, więc to były naprawdę trudne warunki do pracy. No i tam ostatecznie został nam ten samochód. Ale przede wszystkim, no to snupek, tak? No co ten snupek się z nami miał w tej podróży? No miał się dużo, ale dzięki niemu cały czas mamy pomysły na kolejne części, bo snupek nadal żyje, nadal jest aktywny. No i na razie ta historia tworzy. Może ktoś ma jakieś pytanie? Tak przebrnęliśmy przez pierwszy początek, bo nikogo nie było. Szybko. A może chcecie zobaczyć początek prezentacji, porównanie rzeczywistości z komiksem? Może filmik puszczę facebookowy. A widzieliście snupka podróżującego? Jak wyglądał w rzeczywistości w tej podróży i gdzie był? Nie wiem. A ten?
To znaczy ten filmik? Jak widać, historii mamy dużo do opowiedzenia. Tylko gdyby Filip szybciej rysował, ja szybciej pisałem, to byłoby to łatwiej do ogarnięcia. A tak wygląda autor naszych komiksów, rysunków, Filip Słupkowski. Oprócz tego, że rysuje, to przede wszystkim jest żeglarzem, przepłynął przez Atlantyk, jak ten, który zbudował sam w ogródku w Krakowie. Mam zdanie opowiadać? I Filipa poznaliśmy w Mindelo. To są wyspy zielonego przylądka. Mindelo jest stolicą tych wysp. To jest także Capo Verde. To są wyspy pomiędzy Afryką a
nie wiem, w sumie ostatniej wyspy, jak się chce płynąć przez Ocean Atlantycki na Karaiby. To się właśnie płynie przez Wyspy Zielonego Przylądka. I tak wygląda jacht, który Filip zbudował samodzielnie w ogródku. On jest ze sklejki, jest potem powleczony żywicą epoksydową, tak? I włóknem chyba węglowym? Szklanym? Szklanym, tak. Ale dał radę, ten jacht przepłynął, oczywiście przez Atlantyk. Jest malutki, nie ma tam żadnej toalety. Jeśli chce się człowiek umyć, no to wodę z kubełka się polewa, a jak się chce załatwić do toalety, to tej toalety nie ma, też trzeba do wiaderka. Tego samego? Już nie wiem, nie pytałam się Filipa, ale jak go spotkacie, to się zapytajcie. Filip się nie przyznaje, ale w ogóle zdobył kolosa. To jest taka nagroda podróżnicza właśnie chyba za ten wyczyn. Tak, z tego czasu jedna z najważniejszych nagród podróżniczych w Polsce. Tak. Dokładnie. No i tak wygląda właśnie ta mała łódeczka. To było fascynujące. Wieści o Filipie niosły się po prostu od mariny do mariny, no bo ta historia jednak jest dosyć spektakularna, bo mało kto płynie taką skorupką przez Atlantyk, umówmy się. A to jest autoportret Filipa, no bo jednak wszystko, co na żagle, jest bardzo drogie, tak? To jest taka czarna dziura, by znaleźć, po prostu wrzuca te pieniądze. No i to boli, tak? A z komiksu też nie za bardzo da się wyżyć, więc tym bardziej trzeba szanować go. No i tak, i ponieważ jak się poznaliśmy, to zauważyliśmy, że taki ma świetną kreskę. Wtedy jeszcze nie tworzył żadnych komiksów. Za to powiedział, że nam się tworzy historia, dlatego padło wtedy takie określenie, stwierdzenie, że kiedyś w przyszłości połączymy nasze siły i razem stworzymy jakąś serię komiksową, bo on ma warsztat techniczny, my mamy historię, więc pójdzie to spokojnie do przodu i faktycznie Filip, jak daliśmy kartkę, on robi przepiękne wrysy i bardzo szybko, tak? Takie wrysy do komiksu to są 3 minuty, taki może by mu zajął, nie wiem, godzinę, ale to też, może nawet pół godziny. Wiem, że to jest słynny ostatnio z Torgali, trochę więcej czasu mu to zajmuje, ale też je ogarnia. Jest naprawdę wszechstronnym artystą. Rysowanie komiksów idzie mu trochę wolniej, a tu jest z kolei porównanie, tak? Jak to wygląda w rzeczywistości, to nasze postacie, nasza podróż i jak Filip rysuje. A, ja koloruję. Przede wszystkim, co najważniejsze, wszystko to, co jest w komiksach, wydarzyło się naprawdę. Nie ma tam naciąganych historii, kiedyś dostaliśmy taki komentarz, że naszej komiksy... Opinie, że nasz komiks jest bardzo fajny, ale jest naciągany trochę. Tymczasem wszystko, co jest w komiksach, to jest fakt, faktyczna nasza historia, które wszystkie przygody, które tam są, to jest to, co nas faktycznie spotkało. No, jedyną wymyśloną rzeczą jest chodzący pies na dwóch nogach i komentujący wszystko. Aczkolwiek może niektóre typki nam się faktycznie udało odgadnąć, co tam sobie myślał. Jedną rzecz w komiksie zmieniliśmy, ale to po uwadze behawiorysty, bo Snupek po prostu nie jest typowym psem i Snupek cierpi na lęk separacyjny, stąd pewnie te całe nasze podróże i to, że wszędzie ze sobą chodzimy, ale Snupek przez to, że ma ten lęk separacyjny, to kiedyś nam się załatwił w domu na łóżko, no i Filip to narysował. Ale potem behawiorysta, jak obejrzał ten komiks, stwierdził, ej, ale to mały procent psów się tak zachowuje, bo to jest bardziej kocie zachowanie. Narysujcie, że pies płaczył wam pokryć te rzeczy. No i faktycznie Filip musiał wszystko przerysować i narysował w pierwszej części komiksu, jak Snupek płacze, pogryzł kapcia i inne rzeczy, że się potem czuł. A w rzeczywistości Snupek nigdy nic tam nie zniszczył w ten sposób. Nie. Ale to jest może dość ciekawy wątek, żeby właśnie dużo osób w Polsce tworzy komiksy samodzielnie i często wręcz nawet się tym szczycą, czy chcą, dążą do tego, a my nasze komiksy jakby powstają bardzo grupowo i uważam, że to jest właśnie zaleta, no bo nikt nie jest dobry we wszystkim i też nawet szukamy doradców, konsultantów, na przykład jak tworzyliśmy o Maroku, to szukaliśmy konsultanta od Maroka, który kulturowo, obyczajowo nam skomentował, czy wszystko się zgadza, no bo na przykład to taki smaczek. Ich stroje są tak zwane dżelawy. Są, różnią się nawet od regionu, jedne, no bo Maroko jest bardzo zróżnicowane tak naprawdę pod względem ludności i no, byłoby dużym popa na przykład narysować dla kogoś, kto jest czystym Arabem, na przykład dżelabę w jakichś kolorach, bo być może to jest dżelaba zarezerwowana tylko dla typowo plemienia berberyjskiego, który mieszka gdzieś daleko na pustyni. No i to było, no tak jakby ktoś, nie wiem, dla Kaszubów narysował góralskie stroje, no po prostu byłoby to
no, nawet nie fair wobec tych ludzi, tak? Głównych bohaterów, jakby nie patrzeć naszych komiksów. Więc właśnie jedna z ostatnich stron drugiego odcinka to są różne stroje, bo na przykład Filip jest artystą i to jest fajne, bo tak często my dajemy wolną rękę i na przykład narysował takie zakręcone buty, ale powiedziała potem nasza osoba od Maroka, że no nie, tam się nie nosi tych zakręconych butów. Że wszyscy je wyśmiewają tak naprawdę. Chyba, żebyśmy zmienili miejscowości, w których byliśmy. No i to były takie detale, które po prostu musieliśmy zmieniać. Poza tym właśnie, przez to, że Filip jest artystą, to on czasem na przykład nas przybierał. I jak mamy niby jedną sekwencję, to za każdym razem mieliśmy na przykład inne ubrania, inne koszulki, więc tam czasem musiałam ingerować, aby go prosić o przerysowanie, tak? Ale właśnie, przede wszystkim to podsyłaliśmy Filipowi takie kadry referencyjne, no i wiadomo, Filip to interpretował na swój sposób i to jest super, bo to o to chodzi, tak? To ma być jakby wspólne dzieło. Były oczywiście momenty, że się kłóciliśmy, że coś trzeba przerysować, zmienić i tak dalej, ale to było wszystko jakby już dogadane. Ale też same historie, które się tam wydarzały. Tak, bo mamo włos Filip przestał być rysownikiem po drugiej części, bo się pokłóciliśmy o to, czy narysuje martwą kozę, bo twierdził, że to jest zbyt brutalne do komiksu, który no, jednak jest dedykowany młodzieży. No. Z drugiej strony, no te martwe kozy są wszędzie w Maroku, szczególnie jak jest zaraz po święcie po Ramadanie i to jest, no, no to po prostu tak nam jest. I właśnie mieliśmy zawsze taką rozterkę, czy rysować na rynek polski, czy tak jak było naprawdę. Ale stwierdziliśmy, że no, skoro podróżujemy, to jest to miejsce o podróżach, no to pokazujemy, jak ten świat wygląda. Zwłaszcza, że często to nie dzieci mają problem jakby z tym, jak naprawdę świat wygląda, tylko ich rodzice. Próbują jakąś bańkę stworzyć dookoła, a tak naprawdę to długofalowo jest niekorzystne. I tutaj też w komiksie w kadrze pewien Francuz nam zwrócił uwagę, że my tu nie możemy być ze snukiem. A to dlatego, że poszliśmy na trekking z Chamonix, to we Francji, ale przez Szwajcarię. W Szwajcarii z psem może być wszędzie w Alpach, ale we Francji już nie. I jak my przeszliśmy taką granicę, której nawet nie widzieliśmy, bo była na szczycie góry, to już właśnie Francuz podszedł do nas i powiedział, że wy już tutaj być nie możecie, musicie pójść tam. No i to jest właśnie ten, tak się tworzyła ta historia. Albo tutaj nie wpuszczono nas do Wagadirze, do restauracji ze Snupkiem. Dlatego siedzieliśmy na murku, no i dookoła nie było nas nikogo ani niczego. No i jak wyjęliśmy snupkową miskę, żeby nasypać chrupki, no i chrupki zaczęły hałasować. To nagle nas otoczyło stado wygłodniałych kotów. No i dlatego Snupek ma taką nietęgą minę. Albo jeździliśmy właśnie z tym Konradem, co nam potem sprawdzał komiksy w Meksyku. To jeździliśmy z nim autostopem, trzy osoby, a obok nas autostopowały kobiety, które miały kozę, owce i barany ze sobą. I tego stopa złapały szybciej niż my. Albo Snupek wita się z psem w marinie. Marina to jest taki parking dla jachtów, miejsce, które zostało sztucznie wybudowane, żeby z tym jachtem bezpiecznie wpłynąć i go tam zatrzymać. I z psem, który mieszka na tym jachcie. Tak, nie mają żadnego normalnego domu, to jest ich dom. To jest Snupek na szczycie Tupkala, czyli najwyższej góry w całej Afryce Północnej, góra Atlas, 4200 metrów. No i tutaj właśnie jedna z dżelab. To jest właśnie dżelaba typowo arabska. Zarezerwowana tylko dla mężczyzn, kobieta takiej nie może założyć. I tam tłumaczymy właśnie, z czego to wynika, że czasem od wieku nawet, od statusu właśnie, czy jest żonaty, czy nie żonaty, mężczyzna nosi taką, a nie inną żonatę, dlatego dla nas to było bardzo ważne, żeby to wszystko przekazać. Albo tutaj jak Piotrek próbuje wyprowadzić Snupka na spacer na katamaranie, a sam cierpi na chorobę morską, a tu Filip rozkminił, jak narysować właśnie snupkowe rozterki na katamaranie, jak się ma załatwić. No i faktycznie na żywo też to tak wyglądało, bo po prostu Snupek latał po tym katamaranie, szukał tej miejscówki. No i uważam, że Filip bardzo fajnie to rozegrał. Jak ten się płynie około miesiąca przez cały Atlantycki, no więc wysp jest bardzo niewiele. Tak jak wspomniałem, Wyspy Zielonego Skrzydłatka są ostatnimi niemal. Potem się płynie przynajmniej 2 tygodnie, bez żadnego lądu, zasięgu. No i podróżujących, pływających zwierzaków spotkaliśmy całkiem sporo. Tutaj jest na przykład kot. Filip w ogóle ma taką tendencję, że wszystko rysuje grubsze. Snupek powinien być chudy w tej podróży, jednak zawsze to jest taka kluseczka, szczególnie w pierwszej części, jak przedstawiamy tam mapę z Turcją, to w ogóle Snupek jest taki. Z każdą kartą w zasadzie Snupek się robił coraz grubszy. Nie, żebyśmy uważali, że to jest coś złego, ale Snupek się dobrze odżywia, prowadzi aktywny tryb życia, więc trochę tego nie rozumieliśmy. Jak samo Filip miał problem z rysowaniem psa zawsze przy stole siedzącego. Ja wiem, że to jakby no, Snupek jest głównym bohaterem i musi uczestniczyć w tym, co się dzieje. No ale znowu, to jakby nasz komiks ma wiele wartości edukacyjnych, nie tylko tak
poważne tematy, ale też na takich kwestiach właśnie, że chcemy ludziom pokazywać, że no, pies nie powinien jeść ludzkich rzeczy, kto mu szkodzi, że też zachowanie psa, no, nie powinien się pies siedzieć przy stole, to potem po prostu będzie mieli ten gigantyczny problem, będzie chciał zawsze z nami siedzieć przy stole i domagać się jedzenia. No więc musieliśmy tam to sobie Filipa temperować. Problem jest właśnie to, że Filip też nigdy nie miał własnego psa, więc no, brakowało mu takiego obycia, tak? Takich podstaw. No i wszystkie miejsca, osoby, które są w komiksie, spotkaliśmy naprawdę. Czasem może imię zmieniliśmy, ale tak, wszystko się wydarzyło. Nawet tutaj, tak? Piotr też ma torbę. Nawet jest skutkowy transportem, bo akurat wjechaliśmy do weterynarza. No, więc, no i to jest właśnie Słupek, czyli nasz wdzięczny, nie wiem, bohater do przekazywania także trudniejszych rzeczy w naszym komiksie, bo chcemy, żeby komiks oprócz tego, że to jest jakaś rozrywka, żeby przede wszystkim edukował, żeby czytelnik wyszedł z jakąś wiedzą i żeby zachęcić do poznawania tego świata. Zwłaszcza, że wiem, jak brakuje takich materiałów dla młodszych czytelników. Tak, no i właśnie, jak widzieliśmy w podróży te delfiny, to jest fajne wyjście do opowiedzenia czegoś więcej o tych delfinach. No i wiadomo, że komiks jest świetnym medium do przekazywania takiej rzeczy i mamy dalej opowiadać, bo to tak już drugi raz lecimy tą samą prezentację. Może o nich pytanie. Oczywiście, jak najbardziej. My uwielbiamy pytania. Bo nie wiem, z drugiej strony Smyniaka. Nie, Snupek ma, jest z nami od 2010 roku. Adoptowaliśmy go z Palucha, tutaj z warszawskiego schroniska, miał mniej więcej 2-3 lata i nie, on miał wiele lęków, wiele problemów, on po prostu jakoś w trakcie, jak go posiadamy, to się zrobił taką przylepą. Okej, okay, a to podróżowanie, bo my też mamy właśnie pieska, bo przejściach i on jest bardzo, bardzo się boi, że tutaj patrzy na drugą tych wszystkich miejscach. No to akurat nie ma to prostej odpowiedzi, więc tu nie komiksowo polecamy swój poradnik podróżowania z psem i aktywnego po prostu spędzania nie, czasu z psem. Nie wiem, jak to zrobić, ale w sensie, czy to było, czy jakby to jednak było jakaś taka, że on to sobie miał, czy to było takie wypracowane? Mi się wydaje, że to tak jak my ludzie, tak? Z każdą rzeczą, którą robimy, oswajamy się, tak? I im częściej to robimy, tym jest nam łatwiej. I tak samo Snupek, ona już tak boi się wody, panicznie się bało, a teraz tą wodę toleruje, nie powiem, że ją kocha. Ale tak, już sam siebie potrafi wejść do tej wody, czyli jakby da się te rzeczy jakby przełamać, wyprostować. Bał się kiedyś głośnych dźwięków, hałasów, podniesiona ręka, on był poza tym bity, tak? Tak z jego reakcji to wyciągamy, a on teraz jest przylepą do każdego. Więc... No i taka podróż w ogóle też mocno zmienia psa, jakby go... Ludzi też. No i psa, no na przykład wiele psów, brakuje im bodźców w domu, kiedy żyją normalnie z nami, tak? No, zabieram je na krótkie spacery i tak dalej. No, w takiej podróży, która jest intensywna, pies ma w końcu możliwość jakby pozbycia się tej energii, która mnie wynakumulowała. Pewne zachowania, no, jeżeli faktycznie mamy duże jakieś zachowania, to jest kiepsko, bo możemy pogłębić jakieś tak, obawy u psa. Ale często taki właśnie wysiłek, nietypowe sytuacje u psów i pomagają właśnie się ustabilizować. Więc nasza koleżanka to też potwierdza, którą podpisaliśmy tą książkę z jeszcze jedną dziewczyną, która ma swoje dwa psy i też z nimi podróżuje. No i tak doszliśmy do takiego wspólnego wniosku. Snupek nigdy nie był tak spokojny jak teraz. W tym momencie ma lat 16, jeszcze jest gorąco, więc jest naprawdę bardzo grzeczny. Ale to jest pies, który całe życie miał ADHD. On nie był w stanie usiedzieć w ciszy ani w spokoju chwili. I to był problem. Myśleliśmy, że Boże, jak my z nim pojedziemy? I daliśmy sobie jeden dzień takiej próby. Jeśli będzie tragedia, to wracamy. On się uspokoił w końcu po tych paru godzinach. I prawda jest taka, że im dłużej jesteśmy w jednym miejscu, to znowu nabiera tej energii i znowu go roznosi. Tak, jak jesteśmy... w Warszawie, kiedy jeździliśmy z moimi rodzicami samochodem, to on nie znosił tego. Znaczy, nie znosił. Po prostu był strasznie podekscytowany, dyszał, cieszył się, piszczał. Jakby nie bał się samego samochodu, ale jakby emocje go roznosiły. No a w autostopie po prostu drugiego dnia już po prostu zaczynał spać w samochodzie każdym kolejnym. Taki przykład, jak to łatwo i szybko nawet można się zmieni, tak? Ale trzeba obserwować psa, tak? No bo każdy pies jest niepowtarzalny, ma swoją własną osobowość, więc... Ma jakieś pytanie? Ja tu zapytam, jak powiedzieć, czy planujecie tyle tych części, to żeby to macie jakoś, w sensie, no wiem, nas to zdjęcia, filmy, czy nie zapomnijcie tego wszystkiego? No, ja czuję już ten problem, bo
To jest tak, że to ja powinnam pisać ten pierwszy szkielet scenariusza, już mi te rzeczy trochę wylatują. Poza tym trzecia, czwarta część jest dla mnie trudna, bo to były traumatyczne zakres przeżycia historii. Zresztą ci z Państwa, którzy czytaliście, to już wiecie trochę, o co chodzi. Tylko wiadomo, że komiks został udelikacony. To było dużo więcej emocji. Ja bardzo ciężko zniosłam postać Igora na żywo. I ja to wyparłam, a przy komiksie musiałam do tego wrócić. Dlatego czwartą część, jak powiem, scenariusz Piotr wziął na siebie, ja tam tylko dopracowuję rzeczy. Ale jak zaczynamy pisać, to jest fajnie, to jest w ogóle super, jak przypomina nam się. Więc to jest... tak, więc nie ma ryzyka, że zapomnimy, bo nam się przypomina, a to jest fajne dla nas, bo sobie odświeżamy te wspomnienia, które gdzieś tam... Bo tak ogólnie to pamiętamy, ale jakieś konkretne, fajne wydarzenia, poszczególne, pojedyncze. Że te zdjęcia są naprawdę jak taki pamiętnik, tam wszystko jest. A jeszcze mam takie dziwne spojrzenie, że pamiętam wszystkie imiona. I jakoś takie drobne rzeczy, więc to jakoś idzie. Poza tym Filip i tak zawsze coś od siebie doda. W komiksie nie da się też zmieścić wszystkiego. Myślę, że mamy dużo materiału akurat. Przydałoby się więcej osób do pracy. Zdjęcia będą na mojej stronie tylko tego materiału. Jestem odkrywcą, jestem od tego materiału. Więc przyjechałem sobie po prostu. Bardzo dobrze, dziękuję. Ktoś? Czy teraz podróżujemy? Tutaj mamy rower cargo. Akurat nie tym, ale dwoma takimi chcemy jechać dookoła Bałtyku za 3 tygodnie. Tak, czekamy, aż dojdzie nam bateria, bo musimy wspomaganie elektryczne wrzucić, bo jednak... 20 kilo jeszcze bagaże, więc to by było trudne bez wspomagania. Super, ma lat 16, więc już raczej musimy go wozić. Lawa jest kluską i ma padaczkę, więc też nie powinna być taka aktywna. Dlatego z tym elektrykiem. I strasznie się wplątaliśmy w inne działania, bo tak jak wspomnieliśmy tutaj, w prezentacji udzielamy lekcji. W całej Polsce udzieliliśmy ponad 350 spotkań z 250 w szkołach w całej Polsce, więc lawa ma zjechane Polski tyle co stópek, myślę, spokojnie i tak w zasadzie co tydzień, co dwa gdzieś ruszamy. Wplątaliśmy się też w wiele działań aktywistycznych w fundacjach, trudnicy dla klimatu, bo widzieliśmy, jak świat jest zdewastowany i wiemy, jak mało jest czasu, żeby działać, więc staramy się właśnie, żeby tymi lekcjami działać i pomagać właśnie nieść te ważne informacje. Dziękujemy bardzo. Jakby co, to można do nas prywatnie podejść, zadać jakieś pytania, śmiało. To dziękuję. Pogłaskać psa, tak.